Drogi Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, się modlimy i przychodzimy przed Twój tron, bo nie mamy innego imienia, przez które moglibyśmy przychodzić przed Ciebie. Sami też nie możemy, bo przecież to nie byłoby godne. A tak dzięki temu, co Ty uczyniłeś dla nas, przychodzimy przed Twój tron przez imię drogocennego Syna Twojego Jezusa i prosimy Cię, abyś udzielił nam mądrości. Udzielił nam szczególnie dzisiaj mądrości, kiedy będziemy sięgać po Twoje słowo i je rozważać, aby było ono dla nas bardzo dobre dzisiaj, aby stanowiło pokarm, aby wprowadzało nas w prawdę, aby Duch Boży unosił się nad nami podczas tego rozważania słowa. Niech towarzyszy nam Twój pokój, mądrość, poznanie, radość, łaska i Twoje błogosławieństwo. Niech to wszystko jest dzisiaj nad tym zborem, nad tym miejscem. A daj nam, Panie, też i pokory do serc, abyśmy, kiedy czytamy, rozważamy i kiedy będziemy mówić o tych rzeczach, które tutaj są poruszane w tym tekście, abyśmy czasem nie przeżywali jakiegoś buntu wobec tych słów, jakiekolwiek one by były. Niech nasze serca ulegają Twojemu Słowu. Panie, błogosławimy Cię i wywyższamy. Amen. Zacznijmy otworzyć sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział i tym razem będziemy czytać od 29 wiersza, więc kontynuujemy nasze rozważanie Ewangelii Jana. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, nieco w trybie awaryjnym usługuję, bo to w ogóle nie była moja kolej, ale skoro podjąłem się tematu cyklicznego zwiastowania Bożego Słowa, a tym bardziej, jeżeli mówimy o Ewangelii Jana, tym bardziej się do tego przecież zobowiązałem, żeby tę całą Ewangelię wygłosić, więc ja się cieszę z tego powodu, że mam kolejną okazję do tego, aby kolejny fragment rozważyć. Tym razem to jest od 29 do 34, więc taki krótszy fragment, ale bardzo głęboki, bardzo bogaty. Czytamy tak. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Jan złożył także też takie świadectwo. Widziałem ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga, albo w innych tłumaczeniach, Bożym wybranym, wybranym Bożym. A więc to jest ten tekst, na którym będziemy chcieli dzisiaj się skupić. Ja już jakiś czas temu gdzieś poruszałem niektóre myśli, które tutaj wybrzmiewają z tego tekstu, chociażby podczas naszego tygodniowego czasu postu i modlitwy. Już zaglądałem do tego tekstu i jakieś myśli przekazywałem. Niemniej jednak warto sobie przypomnieć, o czym już mówiliśmy, ponieważ tak dla ciągłości myśli powinniśmy zajrzeć wstecz i wspomnieć o tym, że tak naprawdę rozważamy teraz nieco głębiej służbę Jana Chrzciciela. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana to rozdział, który bardzo mocno nawiązuje do służby, misji i do, zdawałoby się, wcale niedługiego, lecz bardzo krótkiego czasu posługi wielkiego męża Bożego, jakim był Jan Chrzciciel. Przepraszam. A więc Jan Chrzciciel, człowiek, który został już zapowiedziany przez Stary Testament, o czym już wcześniej powiedzieliśmy sobie, chociażby w Księdze Malachiasza czytamy w trzecim rozdziale bodajże od pierwszego do trzeciego wiersza, więc Księga Malachiasza. Otwórzmy sobie, może to jest ostatnia księga Starego Testamentu, jak już wcześniej o tym mówiłem,
Ostatnia księga Starego Testamentu, trzeci rozdział od 1 do 3, wyraźnie traktuje o tym, że Bóg posyła swojego posłańca, który ma przygotować drogę. A więc czytamy: oto ja posyłam mojego posłańca, on przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. I tak dalej, i tak dalej. Tak samo już w ostatnich słowach Starego Testamentu, i to jest niezwykle wymowne, ponieważ jest to ostatnie proroctwo Starego Testamentu, które na 400 lat zamknie usta wszystkim prorokom. Jeśli można to tak w ogóle nazwać, czy tak ująć. Ale czytamy tak, 23 i 24 werset, a więc dwa ostatnie wiersze Starego Testamentu. Jest napisane: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Kropka, jak wspomniałem ostatnio, ostatnim razem, i po tej kropce nastąpiło 400 lat głuchej, głuchej ciszy. Już żaden człowiek po Malachiaszu nie wystąpił w imieniu Boga, aby przekazać ludowi jakiekolwiek słowo. Nie było nikogo, kto by odważył się powiedzieć: tak mówi Pan Izraelu. Nie było nikogo. Dlaczego? Dlatego, że nikogo Bóg nie posłał. Nikogo Bóg przez ten czas nie posłał. Naród izraelski przez 400 lat oczekiwał na nadejście wspomnianego Eliasza, który miał poprzedzić Pana, który miał się objawić. I oto czytamy, że rodzi się Jan Chrzciciel, jak już wspomniałem, jak już żeśmy omawiali. Rodzi się Jan Chrzciciel, a 6 miesięcy później rodzi się Jezus Chrystus. A więc Jan Chrzciciel rodzi się wcześniej, jest starszy, przynajmniej o około 6 miesięcy. Jan Chrzciciel i Jezus z Nazaretu są spokrewnieni, są prawdopodobnie kuzynami ze względu na to, że Elżbieta i Maria były spokrewnione. O tym czytamy wyraźnie w Nowym Testamencie. Co jest bardzo wyjątkowe, Jan Chrzciciel jako jeden z niewielu ludzi w historii biblijnej rodzi się w cudownych okolicznościach. Nie rodzi się w taki zwykły sposób. Elżbieta jest w podeszłym wieku. Nie mogła mieć dzieci. Przez długi czas to małżeństwo borykało się z poczuciem niższości spowodowanym tym, że ta kobieta, więc Elżbieta, choć byli bogobojni, prawego charakteru, bojący się Boga, to jednak nie mogli mieć dzieci. Kochani, przypomina mi się coś i chcę to mocno, i nawet czuję pewnego rodzaju uniesienie, ale chcę to powiedzieć. Są takie choroby, są takie niemoce, są takie dolegliwości, które nie mają nic wspólnego z grzechem. I nikt nie zgrzeszył, jak mówi później Pan Jezus, mówiąc o pewnym chorym, o którym zapytano: kto zgrzeszył? Czy on, czy rodzice, czy kto? Są takie rzeczy w naszym życiu, które nam się absolutnie nie będą podobać i które będziemy przeżywać, a które są tylko i wyłącznie po to, aby na nas objawiła się wielka chwała Boga. Są takie rzeczy. I to małżeństwo, Elżbieta wraz z Zachariaszem, bogobojne małżeństwo, przeżyło jedno z takich rzeczy, mianowicie brak możliwości posiadania dzieci czy rodzenia dzieci. W pewnym sensie i w naszym języku Elżbieta była bezpłodną kobietą. I nie miało to nic wspólnego z jakąkolwiek karą albo gniewem Boga. Z Elżbiety nie trzeba było wyganiać demonów. To nie o to chodziło. Na niej miały się objawić wielkie dzieła Boga. Wielka chwała Boga na jej życiu, na jej rodzinie. I to powinno być bardzo solidne pouczenie dla chrześcijan XXI wieku, w 2019 roku. Powinno być. Wspominałem o
Nie wspominałem. Wybaczcie mi. Ja wspomnę o nim. O przedziwnym proroku i wyjątkowym człowieku, jakim był Ezechiel. Znamy księgę Ezechiela. Ja może nie będę wyprzedzał myśli, dojdziemy do tego, ale na nim też objawiły się wielkie Boże dzieła w związku z tym, że on sam również nosił pewną dolegliwość, którą Bóg mu sprawił. A więc Elżbieta i Zachariasz przeżywali trudności, ale pomimo wszystko dzielnie i mężnie dalej służyli Bogu. Zachariasz wstępował do świątyni, był kapłanem, więc wstępował do świątyni, aby służyć Bogu, aby zanosić tam modlitwy i składać swego rodzaju ofiary przed obliczem Boga, przed jego ołtarzem. I pewnego razu wchodzi do świątyni, a tam objawił mu się anioł, zapowiedział mu narodziny jego syna. Zachariasz z powodu swojego niedowiarstwa stracił mowę, a więc nie potrafił mówić aż do momentu narodzin Jana, syna, o którym Bóg powiedział, że ma dać mu na imię Jan. Więc Jan rodzi się w cudownych okolicznościach. To nie jest zwykłe poczęcie. Tu jest Boży dotyk nad tą niemocą, którą nosiła Elżbieta. Ale to nie wszystko. Jan był wyjątkowym człowiekiem z tego względu, że na dzisiejsze czasy można by było go nazwać jakimś dziwnym człowiekiem. Ludzie go z pewnością przez te kilkadziesiąt lat, kiedy mieszkał na pustyni, omijali. Około 30 lat, choć to jest bardzo wyolbrzymiona liczba, bo przecież nie da się tego zrozumieć, aby on mógł zaraz po porodzie zamieszkać na pustyni. Z pewnością musiało upłynąć troszkę czasu, zanim przynajmniej do jakiejś samodzielności doszedł, aby mógł się w końcu odłączyć od rodziny i zamieszkał na pustkowiu. Ten człowiek odziany we włosienicę, w wielbłądzią sierść, jadł szarańcze z miodem. Wspominałem ostatnio, że miałem taki plan nawet kiedyś podczas jakiegoś tam młodzieżowego spotkania w lato zrobić taką zupę miodowo-szarańczową, żeby pokazać, jak to mogło wyglądać. Czy zjadłbyś taką zupę? To mogłoby wyglądać nieapetycznie, ale ten człowiek to jadł, tak się żywił, nic więcej nie jadł. Drogi Boże, są dziwne. Odłączył się od ludzi, nie miał kontaktu z ludźmi i trwało to latami, latami, latami. Możemy sobie wyobrażać, jak ten człowiek mógł wyglądać po latach, mieszkając na pustyni, gdzieś na pustkowiu. Mieszkał tam tylko i wyłącznie po to, aby czekając tak długi czas, w pewnym momencie usłyszeć to drogocenne słowo, które mówi: już czas, idź, posyłam cię. Jan Chrzciciel idzie, zgodnie z tym słowem, które jak czytamy, bodajże, już teraz nie pamiętam, bodajże w Ewangelii Łukasza czytamy: doszło słowo Pana. Doszło Jana, który był na pustyni, i wtedy Jan wyszedł z pustkowia i nagle objawił się ludziom, w sensie takim, że wyszedł do ludzi i zaczął pełnić posługę. Bardzo ciekawym jest fakt, że Jan, jak i Jezus, przecież oni praktycznie w tym samym czasie funkcjonowali i żyli, wiedzieli o sobie z pewnością coś, ale zarówno Jan, jak i Pan Jezus pokornie czekali na właściwy moment. Czy pamiętacie, kiedy matka Pana Jezusa, do tego oczywiście dojdziemy, bo to jest drugi rozdział Ewangelii Jana, ale czy pamiętacie, kiedy matka Pana Jezusa zaczyna z Jezusem konwersację w związku z winem, które się skończyło na weselu? Pan Jezus wypowiada wtedy bardzo znamienne słowa. Nie nadszedł jeszcze mój czas. Nie nadeszła jeszcze moja godzina. Innymi słowy, to odkrywa, iż Pan Jezus, dla Pana Jezusa było coś ważniejszego niż po prostu działanie, bo trzeba coś robić. Było coś ważniejszego. Była to wola Boża, która zawsze ma swój właściwy czas i moment.
Dlatego dla Boga nie liczy się tak bardzo nasz entuzjazm, energia i szybkość działania, ale posłuszeństwo Jego woli i oczekiwanie na właściwy moment. Pan Jezus to wiedział i zdaje się, że Jan też to wiedział, ponieważ nie wychodzi z pustyni po 15 latach, po 20 latach. A przecież czas nagli, żniwo wielkie, robotników mało, trzeba działać. Jan czeka cierpliwie, aż dojdzie go słowo. I doszło słowo. Kochani, chciałbym obalić pewien mit. Jan i Pan Jezus nie byli rywalami w żadnym sensie i w żadnym znaczeniu. Ja wiem, że niektóre dokumenty chrześcijańskie na National Geographic albo Discovery, albo na innych jeszcze w innych programach będą mówić różne rzeczy, szczególnie w czasie świąt. Szczególnie. Bo to jest bardzo modne, żeby jakieś tam takie religijne dokumenty posyłać. I w niejednych usłyszysz, że kiedy będzie mowa o Janie i o Panu Jezusie, że dochodziło do jakiegoś starcia między nimi. Tarcia. Że tu były pewne wpływy i tu były wpływy. Jak już jakieś tarcia zachodziły, to nie między nimi, ale między uczniami, którzy nie byli dojrzali. To tak. Ale Jan był przyjacielem oblubieńca. I cieszył się, że widzi oblubieńca. O tym będziemy zresztą w którymś momencie też czytać. Więc mówimy o Janie, który doskonale zna swoje zadanie, a którego zadaniem jest objawić nadchodzącego Mesjasza, Bożego Syna. O co pytali Jana? O tym, żeśmy mówili sobie wcześniej. Pytali go ludzie, czy jest Chrystusem, który miał przyjść. Jan mówił, nie, nie jestem. Pytali, a może jesteś Eliaszem, o którym mówi prorok Malachiasz, a 400 lat czekamy na tego Eliasza. Czy może ty jesteś tym Eliaszem? Powiada, nie. Tłumaczyłem to ostatnim razem, dlaczego powiedział nie, choć służba jego była służbą Eliaszową zapowiedzianą przez Stary Testament. Chciałbym jednak wspomnieć o czymś, o czym zapomniałem ostatnio powiedzieć, a co bardzo gdzieś tam utkwiło w moich myślach na poprzedni wykład. Kochani, popatrzmy, jak perfidne są diabelskie dzieła i jak bardzo sprytnie diabeł działa. Nie mówię tutaj w tym sensie, aby w jakiś sposób szydzić z niego, nie, bo ja absolutnie takiej postawy nie toleruję i wręcz sprzeciwiam się takiej postawie, bo o tym mówi Biblia, ale chcę jakby zauważyć, iż on jest niezwykle sprytny. Niezwykle sprytny i próbuje podejść ludzi, którzy wierzą. Czy pamiętacie, co objawienie Jana mówi o fałszywym proroku, co będzie robił? Czy pamiętacie, czym będzie się odznaczał tak, że zwodzić będzie wielu ludzi? Ogień z nieba będzie schodził, tak? Kto spuścił ogień z nieba w Starym Testamencie? Albo za czyją sprawą, za sprawą którego z proroków coś takiego miało miejsce? Eliasza. Eliasza. A kiedy objawienie Jana mówi o dwóch świadkach i mówi o swego rodzaju podobieństwie do Eliaszowej mocy, to nie mówi o spuszczaniu ognia, tylko mówi o czym? O zatrzymywaniu deszczu. Tak? Jest napisane, że będzie jeden z tych dwóch świadków, którzy przyjdą, jeden będzie zamieniał wodę w krew, a drugi będzie zamykał niebo, aby deszcz nie padał. I otwierał niebo, aby deszcz padał. I tym będzie jakby męczył ludzkość. To są ci dwaj świadkowie, oni będą mieć taką moc. A więc to jest to podobieństwo do Eliasza. I to jest ten wyczekiwany Eliasz, ten czasów ostatnich już. I popatrzcie, jak diabeł to obrócił. Przyjdzie człowiek, który będzie ściągał ogień z nieba i ludzie powiedzą, Eliasz przyszedł. To Eliasz, no któż inny mógł to robić? Przecież czytamy, w piśmie jest napisane. Eliasz! To jest niezwykły spryt. Wiemy o tym, że wielu ludzi będzie zachwyconych, będą w uniesieniu, będą pod wrażeniem. My natomiast mówimy o Janie Chrzcicielu, który żadnego cudu nie uczynił, a mimo wszystko pozostaje największym prorokiem
o czym mówi Pan Jezus. Powiedziałem o tym też ostatnio, że pytali się go wtedy ludzie, czy jesteś wobec tego prorokiem? On powiedział, nie. Prorokiem? O jakim proroku jest mowa? O tym, którego zapowiadał Mojżesz, mówiąc, proroka jak ja poślę wam Pan. I ktokolwiek by nie usłuchał jego słów, wytracony będzie z ludu. Później Dzieje Apostolskie, a więc apostołowie wyraźnie, nie tylko apostołowie, ale także Szczepan i inni, wyraźnie to połączyli, że tym prorokiem, którego Bóg posłał, takim jak Mojżesz, którego by, jeśli ludzie nie usłuchają, wytraceni będą, jest nie kto inny jak Jezus Chrystus, Boży Syn. Kochani, to w ramach powtórki. A teraz rozważając ten tekst, który jest przed nami, czytamy, iż następnego dnia, my niestety po dłuższym czasie wracamy do tego tekstu, natomiast tutaj mamy do czynienia z następnym dniem, Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa. I chciałbym pociągnąć te myśli, o których już kiedyś tutaj wspominałem przy okazji naszych wspólnych modlitw. To, jakim był Jan człowiekiem, odróżniało go od całej reszty, od wszystkich innych ludzi. Zwracam uwagę na niezwykłą wrażliwość i wyczulenie duchowe Jana. To coś, co sprawiało, że był kimś więcej niż każdy zwykły człowiek, czy zwykły człowiek. Do takiego stopnia, jak wspomniałem, że nazwany został największym. Nie dlatego, że jakikolwiek cud uczynił, bo nie uczynił absolutnie żadnego. Ja wiem, że dzisiaj to jest wyznacznik wielkości wśród Bożych mężów czy Bożych sług. Tym się ludzie fascynują. Jeśli ktoś coś potrafi zrobić niezwykłego, to wtedy to jest wielki mąż Boży. Ale jeśli ktoś już tylko słowo zwiastuje, to już nie jest. To nie są wartości biblijne, bracia i siostry. Tak, takimi wartościami może odznaczać się tylko upadła cielesna natura, pożądliwa, chcąca coś zobaczyć, czegoś doświadczyć. Natomiast o wielkości nie stanowi jakakolwiek moc, która spektakularnie działa wśród ludzi. Jan nie uczynił żadnego cudu, kiedy otwieramy 10 rozdział Ewangelii Jana, do którego na pewno w którymś momencie dojdziemy. 10 rozdział Ewangelii Jana, 40-42, czytamy, że następnie znów odszedł za Jordan, a więc Pan Jezus, na miejsce, gdzie swego czasu chrzcił Jan i tam pozostał. A wielu przychodziło do Niego i mówiło. Zobaczcie, wielu ludzi przychodziło do Jezusa i co mówili Panu Jezusowi? Jan wprawdzie nie dokonał żadnego znaku, żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek o Nim powiedział, a więc o Jezusie powiedział, było prawdą. I chcę wam dzisiaj, bracia i siostry, powiedzieć, że to jest miara wielkości. Prawda. Jeżeli prawda jest zwiastowana i im bliżej ktoś jest tej prawdy, to jest wyznacznik wielkości, bliskości Boga. Ja się tego chcę trzymać. Nie to, że ktoś coś potrafi zrobić, bo wiele rzeczy można dzisiaj zrobić. Ale prawda. Jan głosił prawdę o Mesjaszu, o Jezusie. Jan zwiastował Chrystusa. Jan go ogłaszał. Jan go oświadczał, czy oświadczał o nim. Jan wycofywał się w cień. Jan w końcu powiedział najbardziej chyba znamienne słowa, które świadczą o jego relacji i jego postawie względem Pana Jezusa. Mnie musi ubywać, a On musi wzrastać. To jest miara wielkości. O Mojżeszu jest powiedziane, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. A i mimo wszystko nazwany jest największym przywódcą. To są miary wielkości. To są wartości biblijne mężów Bożych. Pan Jezus nie wyróżniał się z tłumów w żaden sposób.
W tamtym czasie, gdybyś zobaczył go przechodzącego gdzieś wśród tłumu, z pewnością byś nie wpadł na pomysł i do głowy by ci nie przyszło, że to chyba jest Boży Syn, Baranek, Boży Mesjasz, Król. Nie. On nie wyróżniał się z tłumu. Dopóki się nie objawił, ludzie o nim nie mówili nawet. Nie wiedzieli o nim. Ubierał się tak jak cała reszta. Tak jak obowiązywały, tak jak, no nie, nie chciałem, nie chcę powiedzieć moda, bo to nie była moda w tamtym czasie. To był ubiór w tamtym czasie, taki jaki był. Ludzie może naprawdę z wyższych sfer, na dworze królewskim stosowali coś takiego, jakieś takie wartości, jakim jest moda. Ale zwykły lud, pracujący lud, zwykli obywatele, myślę, że za bardzo nie przywiązywali do tego wagi. Ubiór był dobrem, który był po prostu niezbędny. Ubierano się oczywiście stosownie. Pan Jezus nie wyróżniał się. Nie miał królewskiej szaty. Na piersi nie miał, nie był przepasany złotym pasem, jak w objawieniu czytamy. To nie ten moment. Nie miał, jego oczy nie paliły się ogniem. Jego stopy nie błyszczały jak stopy mosiądzu. Nie, kiedy przechodził przez ulicę Jerozolimy, z jego ust nie wychodził ostry obosieczny miecz. To nie był ten moment. On stał się człowiekiem, takim jak my. Przyjął ciało i stał się człowiekiem, o tym czytaliśmy. Więc zachwyca mnie wrażliwość i rozeznanie Jana Chrzciciela, kiedy nagle dochodzi do spotkania. Wiecie, Jan stoi w wodzie albo stoi na brzegu i tłumy ludzi. I gdzieś przechodzi Jezus. I tak jak wspomniałem, on nie miał fioletowych szat, nie miał czapki jak duchowny albo jeszcze czegoś innego, żeby można było go rozpoznać. Nie, takim nie był Pan Jezus. Nie ubierał się inaczej niż inni. Na czole nie miał wypisane Mesjasz, Zbawiciel. A Jan nie eksperymentował i nie strzelał na oślep i nie nazywał Barankiem Bożym tego, kto nie jest Barankiem Bożym, ale wczujmy się w ten moment. Nagle widzi przechodzącego Pana Jezusa, który niczym zewnętrznym nie przypomina Zbawiciela, bo jak ktoś może przypominać Zbawiciela? Ale dostaje jakieś objawienie, wyczucie duchowe, rozpoznanie, tak jakby Bóg otworzył jemu oczy i tam w jego przekonaniu, w duchu zrodziło się takie mocne przynaglenie Boże, rozpoznanie i nagle Jan mówi, to On, oto Baranek Boży, który nadchodzi, który bierze grzech świata, który usuwa grzech świata, który oczyszcza grzech świata. Oto Baranek Boży. I zachwyca mnie to wyczulenie. I chciałbym być taki, tak czuły, tak wrażliwy, abym, kiedy przeżywam różne okoliczności życia, mógł mieć takie wyczulenie duchowe, aby kiedy dzieją się pewne rzeczy, mógł powiedzieć tak, to Pan działa, to Pan działa. To jest Bóg. To Pan przechodzi właśnie obok mnie. Coś czyni w moim życiu, w mojej pracy zawodowej, w zborze. To jest Pan. Czuję to, mam to przekonanie. Rozpoznaję, że to jest mój Pan. Chciałbym i chcę mieć takie rozeznanie i rozpoznanie, abym kiedy siedzę na sali i ktoś zwiastuje Boże Słowo, to chcę być tak wrażliwy, aby móc powiedzieć, to Pan mówi do mnie dzisiaj. Pan mówi, On do mnie przemawia, słyszę głos. Owce moje głos mój znają, jest napisane. One będą znać głos Pana. Chcę być wrażliwy właśnie w ten sposób. Kochani, Jan więc miał coś, czego brakowało ewidentnie ludziom tamtych czasów. Bo czytamy, że ludziom brakowało rozpoznania. Wiemy, iż kiedy Pan Jezus stanął nad Jerozolimą, na górze, zapłakał nad Jerozolimą i mówi tak, nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia.
o czym Pan Jezus mówił, iż ci ludzie, którzy oczekiwali, ten naród, który oczekiwał przez 400 lat nadejścia Eliasza, a także i Mesjasza, Zbawiciela, nawet wtedy, kiedy nadeszły te czasy i Bóg w końcu posłał zapowiadanego Eliasza i w końcu posłał zapowiadanego syna swojego, ci ludzie, choć oczekiwali, nie rozpoznali tego czasu, że oto nawiedził swoją obecnością ich sam Bóg. Kiedy patrzyli oczy Jezusa, widzieli bluźniercę i przestępcę, który winien jest śmierci i który powinien zawisnąć na krzyżu jak każdy inny łotr tamtych czasów. Zamiast patrząc w Jego oczy, ujrzeć oczy, które widziały stworzenie świata, ręce, które to wszystko ukształtowały i serce, które umiłowało całą ludzkość do końca, aby w końcu dać swoje życie za nich. Patrzyli w Jego oczy, w Jego oblicze, nie wiedząc, że patrzą w oblicze jaśniejsze niż słońce. I zamiast zachwycić się obliczem Bożego Syna, to mieli odwagę plunąć Mu w twarz. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia. Kiedy przyszedł do nich Bóg. Ale Jan taki nie był. Jan rozpoznał czas nawiedzenia. Jan rozpoznał czas objawienia się Syna Bożego. Kochani, chciałbym was teraz przenieść do zupełnie innej księgi i do zupełnie innego czasu i do zupełnie innych okoliczności. Chciałbym na podstawie tego tekstu pokazać wam, jak bardzo można być oderwanym od rzeczywistości. Patrząc w twarz Bogu, nie widzieć w ogóle Boga. Patrząc na okoliczności, w których Bóg objawia się i cudownie działa, nie widzieć absolutnie nic. Patrzeć na otaczający świat i nadciągającego wroga, a widzieć zamiast wroga, widzieć jakąś nadciągającą chwałę, majestat i snuć nie wiadomo jakie wizje. Zapraszam was do 33 rozdziału Księgi Ezechiela. Jest to moje ostatnie, jest to moje swego rodzaju odkrycie ostatnich tygodni. Księga Ezechiela, 33 rozdział. Zdumiewa mnie to, o czym tutaj czytam, szczególnie w 21 wierszu, od 21 wiersza. Czytamy, że w 12 roku naszego wygnania, mówi Ezechiel, to są słowa Ezechiela, który mieszka w Babilonie, bo już część narodu Królestwa Południowego, a więc Judy ze stolicą w Jerozolimie, została porwana i uprowadzona do Babilonu. I tam w Judzie, w Jerozolimie została taka garstka ludzi słabych, niedołężnych, takich, którzy już nic nie zrobią, niczym nie przewrócą i na pewno nie będą zagrażać imperium. I takich tam zostawili władcy Babilonu, a tych najznamienitszych i najbardziej wartościowych wzięli do Babilonu. I tam też się znalazł Ezechiel. Kochani, może na chwilę się jeszcze zatrzymam, zanim będziemy czytać dalej ten tekst, ponieważ wspomniałem o Ezechielu, iż był to przedziwny prorok. Wiecie, Ezechiel w momencie, kiedy został powołany, to znakiem powołania i cudem, który objawił się nad nim, było to, że Bóg zabrał mu mowę. Nie za karę, nie z powodu niedowiarstwa, ale powiem tak, bo tak. Bo tak Bóg zaplanował dla objawienia swojej chwały. Zabrał mu mowę. Bóg powołuje go na proroka i zabiera mu mowę. To jest niesamowite. I ten człowiek przez następnych kilka lat nie będzie potrafił powiedzieć ani słowa, bo będzie miał zabraną mowę. Ezechiel. Ale w tym samym czasie, kiedy Bóg zabiera mu mowę, obiecuje mu, że kiedy przyjdzie do niego posłaniec z Jerozolimy, który mu ogłosi, że Jerozolima upadła do końca, że ta garstka, która tam została, została zdobyta, uprowadzona, wytracona, miasto jest zrujnowane, świątynia jest spalona, wszystko zniszczone, w tym momencie ten prorok odzyska mowę.
Tak mu zostaje obiecone. Tak jest, jak czytamy Księgę Ezechiela, to dojdziemy szybko do tych informacji. I oto właśnie jest ten moment. 21 wiersz. W 12 roku naszego wygnania, w 10 miesiącu, w 5 dniu tego miesiąca, przybył do mnie uchodźca z Jerozolimy z wieścią: miasto zdobyte. A więc koniec. To jest koniec. Koniec Jerozolimy. Czytamy: tymczasem ręka Pana spoczywała na mnie już wieczorem, przed przybyciem uchodźcy. Otworzył on moje usta, zanim uchodźca przybył do mnie rano i przestałem już być niemy. A więc nadszedł moment przełomu, przełamania, zwrotu. Jak czytamy Księgę Ezechiela, to wiemy, że ten prorok miał dziwne zadania. On miał tam leżeć na jakiś czas na boku, nic nie mówić. To był prorok taki, on miał więcej pokazywać niż mówić. Bóg zabrał jego żonę, działy się różne okoliczności, ludzie mieli ciągle patrzeć na Ezechiela i obserwować, co on robi, bo on był znakiem dla tego narodu. Co on robił, to była informacja dla narodu izraelskiego. Ale w tym momencie odzyskuje mowę. I teraz chciałbym, abyśmy wspólnie wczuli się w ten tekst, który tu jest napisany, bo on objawia rzeczywistość, rzeczywistość, której doświadczali ci, którzy mieszkali w tej Jerozolimie, a w czasie, kiedy nadciągał wróg, a więc Babilon nadciągał, aby doszczętnie zniszczyć to miasto z powodu ich buntu. Oni się tam buntowali, sięgali po siły z Egiptu, próbowali się jakoś uniezależnić od Babilonu. Ta herlawa garstka ludzi, która tam została, snuła wizję na przyszłość wielkiego, majestatycznego narodu. Ale czytajmy, bo to jest bardzo wyjątkowe. Pan skierował do mnie słowo tej treści: synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin, a więc Jerozolimy, w ziemi Izraela mówią tak: Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tę ziemię. Nas jest wielu, tym bardziej ją posiądziemy. Taka była rzeczywistość tych ludzi. Kiedy nadciągał wróg i kilka fragmentów wcześniej Ezechiel mówi o tym w tej swojej proroczej wizji, że Bóg stawia stróżów na murach. I kiedy nadciąga wróg, ich zadaniem jest dążyć wróg i ostrzegać lud. To było prorocze słowo dotyczące służby prorockiej, ale też objawienie rzeczywistości miasta Jerozolimy, która to miała doświadczyć najazdu Babilonu już za chwilę. I czytamy, że ci ludzie w przededniu klęski i katastrofy nie słuchają ostrzeżeń i tych, którzy wzięli róg i zaczynają ostrzegać, że najeżdża wróg, oni mówią: co tam, Abraham był jeden, nas jest wielu, weźmiemy tę ziemię w posiadanie. I czytamy dalej. Dlatego powiedz im tak, mówi Wszechmocny Pan. Teraz popatrzcie, jaka rzeczywistość jest tych ludzi. Jakim prawem w ogóle oni mogli oczekiwać, że wezmą w posiadanie ziemię, że Bóg im będzie błogosławić? Skoro Bóg mówi tak, że oni jadają potrawy z krwią, modlą się do posążków, są winni przelewu krwi i chcielibyście posiadać tę ziemię? Bóg pyta. Ufacie własnemu mieczowi, dopuszczacie się obrzydliwości, każdy kala żonę swojego bliźniego, a wy chcecie posiadać tę ziemię? I mówi Bóg dalej, zapowiada, to nie chwała nadciąga, ale katastrofa. To nie wielkie wizje wspaniałego kraju nadciągają, ale wróg nadciąga, aby zniszczyć was. Bóg mówi, pokutujcie, opamiętajcie się, nadciąga wróg. A oni, oderwani od rzeczywistości, mówią, chwała idzie, przebudzenie nadciąga. Wspaniały czas! My weźmiemy tę ziemię, posiadanie. To jest taki czas, taki moment, kiedy w mojej wyobraźni rodzi się taki obraz. Wszyscy widzą
wzbijający się kurz na horyzoncie, patrzą z murów i widzą wzbijający się kurz. I ci, którzy nie mają rozeznania, są oderwani od rzeczywistości, mówią: wiatr Ducha Świętego. Nie wiedząc, że to wrogie wojsko nadchodzi. Że to niebezpieczeństwo. Na bazie tego słowa, ponieważ ja to mocno przeżywałem, bardzo mocno, przyszła do mnie pewna myśl i z wami też się chcę z tym podzielić, bo dzieliłem się też z tym w innym zborze i nie wyobrażam sobie, żeby nie podzielić się tym w moim zborze, którym jestem. Uważam i mam takie przekonanie, rozsądźcie to w swoich wnętrzach na zasadzie swojego własnego odbioru, ale uważam, mam przekonanie, że na Polskę nadciąga niebezpieczeństwo w postaci dziwnej duchowości, która wkrada się do zborów. I to w bardzo mocny i w bardzo otwarty sposób próbuje ona się wedrzeć do różnych kościołów. Demoniczna charyzmatyczność i rzeczy, które nie są absolutnie duchowe, z Ducha Świętego. I to jest ten moment, kiedy wielu ludzi dzisiaj mówi: przebudzenie nadciąga. A mnie się osobiście wydaje, mam takie przekonanie, że nadciąga próba, jakiej jeszcze nie było na Kościół, na chrześcijaństwo w Polsce. Czy wytrwamy wierni Słowu Bożemu, które pozostawimy albo przywrócimy na pierwsze miejsce i w kontekście Słowa Bożego będziemy oceniać rzeczywistość, czy będziemy Słowo Boże oceniać rzeczywistością? Taka próba przychodzi na Kościół. Mógłbym dzisiaj bardzo znanymi nazwiskami tutaj teraz nazwiska podać, aby jeszcze bardziej to podkreślić, ale myślę, że nie jest to stosowny moment ani stosowna chwila. Chcemy być wrażliwi na Boga. Owszem, jak Jan Chrzciciel. Ale wrażliwość na Boga i wrażliwość na Ducha Świętego nie jest równoznaczna z otwarciem się na wszystko. Na wszystko. Wrażliwość, którą miał Jan, była otwarciem się i wyczuleniem na prawdę. Na prawdę. W sensie doceniał prawdę. Prawda była czymś, co go porywało. Dlaczego dzisiaj więc otwartymi na Ducha Świętego nazywa się ludzi, którzy otwarci są na wszystko? A jeżeli nie jesteś otwarty na wszystko, po prostu wszystko, tak bezkrytycznie nie przyjmujesz, to nie jesteś otwarty na Ducha Świętego. Dlaczego tak się mówi? Moim zdaniem to jest błędne. Ludzi z kolei, którzy otwierają się właśnie na Ducha Świętego, a w bojaźni przed Bogiem, rozeznając i odrzucają imitację i fałsz, nazywa się ludźmi, którzy hamują Ducha Świętego. Zatrzymują, są zamknięci. Jeżeli odważą się z kolei mówić wprost o fałszu, nazywani są w dzisiejszym kościele, w którym przyszło nam funkcjonować, hejterami i ludźmi stosującymi mowę nienawiści. Zobaczcie, to jest tylko dowód na to, jak świat się wdarł do kościoła. Przecież w kościele od wieków mówi się rzeczy, które konfrontują, które oceniają rzeczywistość, które rozcinają, które to, co złe, stawiają w inny kąt, a to, co właściwe, stawiają w inny kąt. W kościele od wieków się tak mówi, Słowo Boże tak działa. A jednak, kiedy człowiek w końcu podejmuje odwagę, żeby powiedzieć coś, to się go nazywa hejterem dzisiaj. Czy mowa nienawiści. To są naprawdę złe czasy, w których żyjemy. Naprawdę trudne. Nie tak trudne, jak w innych krajach. Ja troszkę posłuchałem na temat Norwegii i tego, w jaki sposób tam się funkcjonuje. Naprawdę jest ciężko tam zwiastować choćby pierwszy rozdział Listu do Rzymian. Naprawdę ciężko. Dlaczego pierwszy rozdział Listu do Rzymian? Dlatego, że tam jest o homoseksualizmie napisane. Naprawdę tam ciężko jest o tym mówić i ludzie już nie czują się komfortowo, żeby w taki sposób tam funkcjonować. Więc
ciężkie czasy nastały. Ale wiecie, oni tam mają trudność ze względu na pewne ustalenia od strony rządu, tak? Nie wolno mówić o tych rzeczach. A my w Polsce mamy trudność ze względu na to, że sami sobie nie pozwalamy mówić. A mamy otwartość. Bo jak powiesz, że... Bo jak będziesz naciskał na homoseksualizm albo na inne rzeczy, to jest tylko przykład, jedno z wielu. To będzie ci się po głowie dostawało, że mówisz takie rzeczy, że jest to już jakaś mowa nienawiści wobec tego. Kochani, mówię o tym, abyśmy byli świadomi czasów, w których żyjemy. Otwarcie na Ducha Świętego to nie jest tolerancja wszystkiego, co się rusza. Zupełnie nie. Przypatrzmy się Janowi, Chrzcicielowi, o którym dzisiaj mówimy. To był człowiek napełniony Duchem Świętym. Wiemy o tym z Pisma Świętego. Ale on w swojej służbie rozcinał pewne rzeczy i oddzielał pewne rzeczy. Kiedy ludzie przychodzili i mówili mu, co mamy robić, przychodzili żołnierze, to on nie mówił im, róbcie dalej to, co robicie i nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Mówił, przestańcie wymuszać na ludziach siłą pewne rzeczy. Poprzestawajcie na swoim żołdzie. I tak dalej, i tak dalej. Teraz najlepszy przykład. Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym, bo wiemy o tym, mówi, Herod, słuchaj, nie wolno ci dotykać żony swojego brata. To jest grzech. Gdyby ta sytuacja miała miejsce w dzisiejszych czasach, ktoś by się odezwał, ty masz mowę nienawiści wobec Heroda. Dlaczego go atakujesz? I tak dalej, i tak dalej. To są tego rodzaju przykłady. Otwarcie na Ducha Świętego to umiłowanie prawdy i odważne występowanie w jej obronie, w jej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty to Duch Prawdy, mówi Biblia. Duch Święty był nad Janem. I warto by było zauważyć, jak on postępował, co mówił, jak głosił. Bo może w tym wszystkim jest pewien schemat, albo przynajmniej jakieś działanie Ducha Świętego, którym można by było się też i posłużyć, albo odwzorować, albo wziąć jako naukę do swojego życia. Kochani, to wszystko jest pewna lekcja dla nas, aby kiedy przechodzi obok nas Pan Jezus w naszym życiu, w naszych okolicznościach, w naszej rzeczywistości, abyśmy mieli wyczulenie na to, abyśmy mogli, obserwując rzeczywistość i okoliczności, abyśmy nie byli ślepi na to, że Pan Bóg coś czyni w naszym życiu, ale potrafili rozpoznać ten czas i niejako współpracować z Bogiem. Jestem świadom, że tak wiele Pan Bóg czyni w naszym życiu. O, gdybyśmy o wszystkim mogli wiedzieć, to chyba byśmy nie przestali Mu dziękować. Jak wiele razy nas zachował w czasie drogi do pracy. Jak wiele razy nas zabezpieczył. Nam na myśl pewne rzeczy nawet nie przyszły i nigdy byśmy nawet nie uświadomili sobie o tym, że na rogu czyhała na nas śmierć, ale Bóg nas ochronił. Na przykład... Albo jeszcze inne różne sytuacje, w których Bóg w sposób wspaniały nas zachował, ochronił, coś uczynił, nawet bez naszej wiedzy do końca, aby nas zachować, jak obiecał do samego końca. Chciałbym być wrażliwy na tyle, aby móc Go słyszeć i widzieć. I kiedy On blisko przechodzi obok mnie, tuż obok, coś czyni, abym potrafił Go rozpoznać. Tak, to Pan idzie. To jest baranek, baranek Boży, który przechodzi obok mnie. Jan mówi, oto baranek Boży, który usuwa grzech świata, w tym tekście, który rozważaliśmy. Oto baranek, który gładzi grzech świata, który usuwa grzech świata. To jest wyjątkowe przesłanie. Baranek Boży, to słowo, to określenie występuje tylko w Ewangelii Jana. W żadnej innej Ewangelii nie ma mowy o baranku. Tylko Jan mówi o baranku Bożym. Późniejsi oczywiście w dziejach apostolskich czy w listach również podkreślają tę prawdę. To jest niezwykłe przesłanie, ponieważ do tej pory grzechy przykrywane były przez ofiary, a tu jest coś więcej. Tutaj grzech jest usunięty. Jan wypowiada się jednoznacznie, oto baranek Boży, który usuwa grzech świata, który jakby przyszedł, aby go zabrać.
I kiedy Izraelita słyszał baranek, my może nie wiemy, my może nie do końca, my Polacy w tej kulturze nie do końca wiemy, co mógł mieć na myśli Jan, kiedy mówi baranek. Ale każdy Izraelita, który urodził się w tamtych czasach, w ogóle w Izraelu i doświadczył całego tego kultu czy ceremoniałów świątynnych, tych wszystkich ofiar i tak dalej, wie, że baranek jest związany tylko i wyłącznie z jednym, jeśli mówimy o pewnych religijnych praktykach, ze śmiercią, ze złożeniem życia, z przelaniem krwi. Tym był baranek. Baranek miał być zawsze składany w ofierze. I kiedy Jan mówi, oto baranek Boży, to wszyscy, którzy to słyszeli, powinni sobie w tym czasie uświadomić, powiązując to słowo baranek z tą osobą, że ten, który idzie, będzie przelewał swoją krew albo odda się swoje życie, umrze, będzie ofiarą. To jest zapowiedź tego, co Pan Jezus miał uczynić. Idea przyszłego baranka Bożego jest znana już od wieków. Pamiętacie, kiedy Abraham składa swojego syna Izaaka w ofierze na tym drewnianym ołtarzu? To jest niezwykła historia. Izaak idzie z ojcem, pozostawiają służbę i Izaak bierze drzewo na ramiona i sam wnosi to drzewo na ramionach, na wzgórze, na jedno ze wzgórz w krainie Moria, czyli w Jerozolimie. Wnosi to drzewo, idzie na wzgórze i tam na drewnianym ołtarzu Izaak miał być złożony. To jest takie powiązanie do Pana Jezusa niezwykłe. Ale wtedy dzieje się coś niezwykłego, pamiętacie? Przecież Izaak w końcu nie zostaje zabity. Bóg przerywa całą tą sytuację. I wtedy, jeszcze wcześniej, Izaak pyta, a gdzie jest ofiara? Tak, ojca swojego, Abrahama pyta. Abraham powiada tak, Bóg przygotuje sobie baranka, ofiarę, baranka. Bóg sobie przygotuje. Nie wiem, czy Abraham wiedział, co mówi, ale to były prorocze słowa, to była zapowiedź tego, co daleko, daleko później miało się wydarzyć, kiedy Bóg przygotował sobie baranka i posłał go na ten świat i oto Jan staje na brzegu wody i ten baranek nadchodzi i Jan mówi, oto jest baranek, który gładzi grzech świata. Oto jest Boży baranek przygotowany przez Boga od założenia świata, aby oddał swoje życie za nas. Izajasz 53, rozdział 7, wiersz. Jak jagnię na rzeź prowadzony. Ta idea baranka, który ma być złożony w ofierze, jest znana. Czytamy, że Jan powiedział, że ja zaświadczam, to jest ostatni werset omawianego dzisiejszego tekstu, ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Bożym wybranym. Wybranym Bożym albo Synem Boga. I to jest niezwykłe słowo tutaj, bo odnosi nas praktycznie do Izajasza 42 rozdziału. Izajasza 42 rozdziału, pierwszego wiersza, kiedy to jest wspomniane już przed wiekami, kiedy Bóg wspomina i jakby prezentuje swojego sługę, którego pośle. Oto mój sługa, którego popieram. Mój wybrany. To jest to samo określenie, albo przynajmniej odniesienie. Mój wybrany. I Jan mówi po wielu latach, po napisaniu tego tekstu, przez oczywiście proroka Izajasza, Jan staje i mówi, ja potwierdzam, to jest ten wybrany przez Boga. Kochani, na sam koniec bardzo interesujący jest fakt, iż Jan mówi coś takiego. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, to jest 30 werset, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Czy zwróciliście uwagę na ten tekst?
On jest bardzo nietypowy, bo każdy, kto wnikliwie czyta teksty Bożego Słowa, to wie, że wcześniej to urodził się Jan, a nie Jezus. Czyż nie? Przecież najpierw urodził się Jan, około 6 miesięcy wcześniej, a później Pan Jezus się urodził. To jak to jest w końcu, skoro Jan mówi, że oto idzie ten, który był wcześniej niż ja, który był przede mną? Jan mówi o tym. Jan mówi w ten sposób dlatego, i myślę, że wszyscy o tym dobrze wiemy, może nie wymaga to jakiegoś szerszego tłumaczenia, ale Jan mówi o tym, że ten, który przyszedł, nie jest z tej ziemi. On przychodzi z wysokości. On przychodzi z nieba. Był wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że istniał od wieków. Ale teraz objawił się tu pośród ludzi jako człowiek. Dlatego to wyznanie Jana określa Pana Jezusa jako Boga, który istniał wcześniej. Bo któż mógł istnieć wcześniej? Żaden człowiek nie mógłby przecież. To jest istota boska. A więc Jan określa Pana Jezusa jako Boga właśnie takimi słowy. Kochani, ostatni werset i tym zakończę dzisiejsze zwiastowanie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 18. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 18 do 21. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was, którzy dzięki niemu wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, tak, że wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Chyba nie ma lepszego fragmentu, który by dopiął całe to dzisiejsze zwiastowanie właśnie takim tekstem. Kiedy mowa jest o baranku, po pierwsze, który był wcześniej jako przeznaczony od założenia świata, ale objawił się nam w czasach, kiedy żył Jan Chrzciciel i został przez niego objawiony ludziom. Może powstańmy na koniec, aby pomodlić się i podziękować Panu Bogu. Nasz drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa chcemy Ci serdecznie podziękować za ten tekst, który jedynie wzmacnia naszą wiarę, buduje naszego ducha, poszerza nasze spojrzenie na ten tekst. Ja, Panie, z tego tekstu wyciągam dzisiaj pewną ważną myśl dla mojego osobistego życia i dla nas wszystkich. Abyśmy byli wrażliwymi na Ducha Świętego w naszym osobistym życiu. Wyczuleni, aby nasze zmysły duchowe nie były przytępione, ale były wyostrzone na Twojego Ducha. Aby kiedy jest coś do powiedzenia, abyśmy nie milczeli. Ale kiedy trzeba milczeć, abyśmy też nie mówili. Abyśmy byli tak wyczulonymi na Ducha Świętego, abyśmy też rozpoznawali prawdę i funkcjonowali i występowali w jej obronie. Ale też kiedy nadciąga fałsz, kiedy nadciąga niebezpieczeństwo i wróg, abyśmy byli tak wyczuleni na Ducha Świętego, abyśmy nie pomylili tego z prawdą. Panie, to jest dzisiaj ważne dla Kościoła. Ja jestem tego świadom. Dlatego, że Ty nie chcesz, abyśmy byli oderwani od rzeczywistości, ale chcesz, abyśmy właściwie rozpoznawali czas nawiedzenia i czas, w którym żyjemy. Otwórz więc nasze oczy. Przede wszystkim na nasz własny grzech. Na to, co w nas jest nie tak. Abyśmy byli wrażliwi na to, co w nas jest jeszcze nie tak i co jest złe. Ale też i otwórz nasze zmysły na to, abyśmy byli otwarci na głos duchowy, głos Ducha Świętego, który mówi do zborów. Aby słysząc Go, abyśmy mogli być posłusznymi wobec Niego. Panie, ochraniaj też Kościół i chrześcijaństwo w Polsce. Mam takie przekonanie i wierzę, Panie, że to jest coś, jakiś głos od Ciebie, głos ostrzeżenia.
Panie, proszę Cię o Kościół w Polsce, o tą część Twojego ciała na ziemi, która jest w Polsce i która zmaga się dzisiaj i nad którą nadciągają takie jakieś niebiblijne, bezbożne, demoniczne praktyki charyzmatyczne, które nie są w ogóle związane z Twoim duchem. Panie, chciałbym Cię prosić, abyś dał nam wszystkim mądrość, abyśmy też w naszym rozeznawaniu się nie mylili, byli pełni otwarcia na prawdę, na Ducha Świętego, na Jego dary i owoce, ale wszelką imitację, wszelki fałsz potrafili jednoznacznie określić i temu się sprzeciwić, bo tak tego oczekujesz od nas, od Kościoła. Panie, daj nam zdrowie, byśmy zdrowi duchowo byli, aby ten zbór wzrastał w Twojej łasce. I nie tylko ten zbór, ale wszystkie zbory, które noszą Twoje imię i gdzie się zgromadzają Twoi, których powołałeś do życia. Panie, błogosławię wszystkich, którzy dzisiaj słuchali, tych, którzy będą słuchać w internecie. Niech Twoja łaska jest nad nami wszystkimi. Amen. Amen.